Wczoraj na tym terenie odbywało się polowanie. Tutaj ślady jakiegoś transportu. No ale nie wierzę w to, co widzę, bo takie sznurowanie tutaj i to jest w nocy prawdopodobnie, bo trop jest już na śladach kół. Tutaj są jeszcze małe tropy, no ale ten to jest jakby kluczowanie wilka i nie był jeden, ponieważ tutaj jest kilka też. Trudno je nawet policzyć, ale tu jest jeden, z drugi, no na pewno trzy, w tamtą stronę. I później niż ślady pojazdu. Czy to wilcze? Kurczę, wyglądają jak wilcze. I to duże. Może uda mi się sprawdzić, dokąd prowadzą. No ale to zdecydowanie wilk zszedł jeden tędy na bok. No niesamowite, że tutaj się pojawiły po wczorajszym polowaniu. Panowie się przygotowują. Mają jakieś dwa pieski. Okej. Widać, że to jest kluczowanie. Dokładnie wilka. To nie jest pies. No i tropy prowadzą tutaj przez las, który już nie jest rezerwatem. Jest to w okolicy rezerwatu, ale to jest las już gospodarczy. W tamtą stronę. Nie wiem, czy to będzie widać. Będę się starał iść w tym samym kierunku. Widać, że już rozmiękczone dosyć. Myślę, że w nocy. Prawdopodobnie wypuszczone przez naganiaczy wczoraj. No i tak orientacyjnie wydaje mi się, że trzy sztuki. Tutaj są tropy jednego. I tutaj chyba już drugiego. Tak, tutaj już są dwa. I znowu przeszły na drogę. Wielki. Spokojnie 10 cm na śniegu. Czyli łapa była odrobinę mniejsza. Czegoś tu wyraźnie szukały, bo są w różne strony. A tutaj jest ten drugi wilk, który dołączył. Tutaj prawdopodobnie tropy dzika. Raczej na 100%. Więc co się wydarzyło tutaj dalej? Fajny teren w okolicy rzeki. Nie jest to rezerwat. Jest to teren Lasów Państwowych, ale świetnie wyglądający. Sporo takich malutkich dopływów. Tam jest rzeka. Nie wiem, czy uda mi się przejść suchą stopą na drugą stronę.
Zaraz spróbujemy. Jest tu sporo tropów zwierząt. Najczęściej to dziki. Ale były też tropy saren i zająca. No i trzech wilków też. Zastanawiam się, czy tutaj te zwierzęta czasem przeprawiają się przez rzekę. Na przykład dziki bądź jelenie. Myślę, że może się to tak zdarzyć. A jeszcze tym bardziej, kiedy je wilki prześladują, wtedy mogą się chronić po prostu w wodzie. No i próbować gdzieś tam przepływać być może. Na pewno tak robią jelenie. Z tym, że jelenie wybierają raczej taką płytszą wodę, która im załóżmy sięga do brzucha. Wtedy sobie w takiej mogą stać swobodnie. Albo gdzieś tam jeszcze podbiec. No a wilk niestety jest niższy. I wtedy musi już płynąć, czyli nie ma szans dogonić jelenia w takiej, no powiedzmy, metrowej wodzie. Tam chyba łabędzia. Nie wiem ile sztuk, bo trudno je odróżnić od kęp śniegu, które też są białe. Ten teren tutaj lubią też gongoły. A niestety trudno będzie tędy przejść. Prawdopodobnie lis tędy spacerował. Nad samym brzegiem. I te kaczki gongoły, które nie są popularne w Polsce, tutaj lubią to miejsce, ponieważ jest dużo starych drzew, często powywracanych, które mają dziuple, a te kaczki potrzebują dziupli, żeby wyprowadzać lęgi. Bo to chyba jedne z niewielu kaczek, które mają lęgi w dziuplach. Tam przelatywały nurogęsi. Które też tutaj zimują. Dość fajnie wyglądające drzewo, które wyrasta jakby z jednego pieńka, a tych drzew jest 7. Olcha. Wygląda, jakby miały wspólne korzenie i 7 wyrosło razem. Tak wygląda miejsce, gdzie dziki całkiem niedawno tutaj buszowały. Mocno takie zaorane. Szukają czegoś do jedzenia i owadów też chyba, bo to chyba ich przysmaki, pewnie jakieś korzenie plus owady. Ale jest to bardzo pożyteczne działanie dla lasu,
chyba coś podobnego jak, powiedzmy, nie wiem, orka na polu. Było słychać przez chwilę nad rzeką gdzieś głos dzięcioła czarnego. Jeszcze zostało tutaj trochę powalonych drzew, które leśnicy nie uprzątnęli. I myślę, że dzięki temu może coś sobie znaleźć do wykuwania i jedzenia. Ślady też bytowania bobrów. No i mnóstwo tropów dzików. Praktycznie wszędzie. Niestety pogoda trochę się pogarsza. Ale jest to śnieg, nie deszcz, także damy radę. Fajne okoliczności przyrody grudniowej. O, tędy i na tym terenie wilki. Bo tam, gdzie je wcześniej widziałem, jest las gospodarczy. Za wiele tam się chyba nie dzieje. A widać, że one tędy sobie tutaj spacerowały. Pewnie rano. Teraz już śnieg zaczął pruszyć. Jest tutaj dosyć sporo tropów dzików. Myślę, że daniele, sarny i jelenie też się tutaj pojawiają. Więc i wilki. Teraz nie jestem w stanie policzyć, czy to 3 sztuki, tak jak wcześniej, czy mniej, czy więcej. No widać, że tropów jest dużo, ale myślę, że 3 tędy szły na pewno. Tą ścieżką. Na tyle, na ile będzie możliwe przejście tędy. Postaram się może przespacerować, zobaczyć, dokąd one ciągnęły. Ale niestety chyba nie będzie to zbyt daleko, bo tutaj już te tropy się gdzieś gubią. Być może zeszły ze ścieżki gdzieś obok. No niestety teren trudny. Jaki one miały plan, trudno odczytać. Być może gdzieś tutaj próbowały no te dziki, które tutaj ryją wszędzie, zapolować, chociaż dla wilków polowanie na dziki to chyba nie jest zbyt łatwe, bo dziki bardzo dobrze się potrafią przed nimi chronić i też tak grupowo mogą odeprzeć atak. Jelenie niestety się nie bronią, jelenie tylko uciekają i chyba dla nich jest tu łatwiejsze polowanie na jelenie niż na dziki. Bielik. Młody orzeł bielik właśnie odleciał z nad rzeki. Pięknie.
Piękny teren sobie patrolują. Chyba drugi bielik, ale gdzieś tam daleko i też młody. Trzeba połączyć kropki. Tropy wilków, bieliki, więc być może było tutaj jakieś polowanie i została padlina po nich. O, tutaj leci duży bielik. To jest kolejny, chyba trzeci. I on wyleciał gdzieś stamtąd. Więc bardzo ciekawa obserwacja. Nie wiem skąd dokładnie wystartował bielik, ale wydawało mi się, że gdzieś z tego terenu. Ale to był trzeci orzeł, który stąd wystartował. A i chyba tam krąży. Nie, to czapla. Chociaż dla niektórych to nie jest orzeł, bo jest chyba w rodzinie jastrzębiowatych. Ale ja nazywam go orłem. Zszedłem odrobinę ze ścieżki wilków. No i niestety trop się gdzieś urwał. Ścieżka chyba tędy prowadziła. Nie widzę już ich tropów, a już widzę. Są tutaj, czyli wyszły na polanę. I właśnie stąd, orientacyjnie stąd, wystartowały te bieliki. Więc być może na coś polowały tutaj. I gdzieś tu może być padlina jakaś. Ale w sumie nie jestem do końca przekonany, czy byłaby to padlina, bo nie słychać kruków. Gdyby były same bieliki, to byłoby to dziwne. Bo krukowate najczęściej pojawiają się pierwsze. Okoliczności przyrody bardzo fajne. Niestety w oddali było słychać jakiś kład, który mocno hałasuje. Tak wygląda na to, że jest taki mostek. No niestety nie mogę się oprzeć, żeby spróbować po nim nie przejść. Czy to będzie ryzykowne? Bezproblemowo. Tropy wilków ciągną się dalej, a już kilka dobrych kilometrów w takich okolicznościach przyrody. Postaram się jeszcze kawałek przejść. Zastanawiam się, czy te bieliki miały coś wspólnego z padliną, ale wydaje mi się, że nie, bo nie słychać krukowatych, więc myślę, że bieliki po prostu mają tutaj gdzieś ostoje. Może polują na plactwo wodne, a wilki po prostu tutaj sobie penetrują ten teren też. W tym miejscu tropy wilcze krzyżują się z tropami bobra. Tutaj prawdopodobnie do rzeki wchodził. A tędy
wychodził, bo są w drugą stronę. Więc chyba po jakieś gałązki do jedzenia. Samica baszanta. Ślady po wczorajszym polowaniu, ślady krwi. To jak się zastanawiam, pewnie tędy był transport po te, tych zwierząt, bo te ślady krwi są tak wzdłuż drogi. I tak się zastanawiam, czy obecność dzisiaj wilków na tych terenach to nie jest taka przypadkowa, bo być może, albo raczej całkiem prawdopodobne, że zostały jakieś zwierzęta postrzelone, ranione i one mogą być łatwym łupem dla wilków, więc może dlatego się tutaj pojawiły jeszcze w nocy. Na wilki przynajmniej oficjalnie się nie poluje. Tutaj miejsce zasiadki myśliwego, więc może one tak bardzo się myśliwych nie boją, a już kojarzą polowanie z łatwym łupem. No i później się starają coś tam jeszcze dla siebie z tego polowania uzyskać. Jest to całkiem możliwe, że wilki właśnie te ślady krwi przeciągły i zapach. Być może postrzelonych zwierząt. No tu jest ewidentnie przy tej drodze, gdzie są ślady krwi, trop wilka. Pewnie w nocy albo wcześniej rano.